Mamy zacieniować 20% tego kwadratu. Zanim to zrobimy, zastanówmy się, czym jest procent. Napiszmy: 20% równa się. Napiszę to słownie: 20%. Procent to słowo składające się z dwóch słów. Rozbijmy je. 20 pro cent. Co oznaczają te słowa? Otóż pochodzą one z łaciny. Pro oznacza na, a centum oznacza 100. Procentum to inaczej na 100. A więc zamiast cent możemy napisać 100. To się równa 20 na 100, czyli 20 części na 100 albo 20 ze 100. Jeśli zatem mamy zacieniować 20% kwadratu, najłatwiej podzielić go na 100 części i zacieniować 20 z nich 20 spośród 100 albo 20 na 100. Na ile części podzielono ten kwadrat? Policzmy, ile jest w rzędzie: raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. W każdym rzędzie jest 10, a w kolumnie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To jest kwadrat 10 na 10, czyli kwadracików jest 100. Ten duży kwadrat, który mamy zacieniować, jest już podzielony na 100 części w postaci małych kwadracików. Jeśli chcemy zacieniować 20% z niego, to musimy zacieniować 20 spośród każdych 100 części, na które jest podzielony. Czyli w tym przypadku musimy zacieniować 20 kwadracików. Zacieniujmy najpierw jeden. Właśnie zacieniowałem jeden z kwadracików. Wszystkich jest 100. Ja zacieniowałem 1, a zatem zacieniowałem 1% dużego kwadratu. Jeśli zacieniuję kolejny… Jeśli zacieniuję te dwa, to zacieniuję w sumie 2% dużego kwadratu. 2 spośród 100. 2 Zacieniujmy 20. 1, 2, 3, 4... Jeśli zacieniuję cały rządek, to będzie 10%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma być 20, więc zacieniuję jeszcze jeden rządek. Wtedy w sumie zacieniowane będzie 20 spośród 100 kwadracików. Powtórzę dla jasności. Duży kwadrat został podzielony na 100 równych części, a ja zacieniowałem 20 spośród nich, więc zacieniowałem 20% dużego kwadratu. Mam nadzieję, że to jasne.